Ostatnio całkiem modne są samochody hybrydowe. A w języku od dawna modne są hybrydowe słowa. Hybrydowe czyli złożone z elementów pochodzących z dwóch różnych języków. Ale czasem może to powodować pewne nieporozumienia. Na przykład przy słowie homoseksualny. Łacina i greka miały duży wpływ na język polski i na wiele innych języków europejskich. W ciągu historii języka polskiego przyszło do nas wiele słów łacińskich i wiele słów greckich. Przy czym od czasu chrztu Mieszka I Polska leżała w zachodnim kręgu kulturowym, więc większy wpływ na nas miała łacina. A jeśli przychodziły do nas jakieś słowa greckie, to przychodziły zwykle poprzez łaciny. Niektóre z tych słów powstały już w starożytności. Na przykład greckie bibliotheke, czyli miejsce, gdzie kładzie się książki, książkoskład. Przyszło do nas poprzez łacinę jako biblioteka. Ale wiele tych słów powstało dopiero później, zwłaszcza od czasów renesansu. Łacina i greka były wtedy w Europie językami nauki. Dlatego gdy potrzeba było jakichś nowych słów, na przykład do nazwania nowej dziedziny nauki, tworzono nowe słowo łacińskie albo nowe słowo greckie, na przykład zoologia, czyli nauka o zwierzętach, od zoon, zwierzę, i logia, nauka. Początkowo te nowe nazwy były albo czysto łacińskie, albo czysto greckie, ale w XIX wieku zaczęło powstawać wiele nazw mieszających łacinę i grekę. Na przykład „automobil” od greckiego „autos” sam i łacińskiego „mobilis” czyli ruchomy, czyli samoruchomy. Samoruch. Albo „telewizja” od greckiego „tele” czyli z daleka i łacińskiego „visio”. Widzenie, czyli dalekowidzenie. Pojawiły się też takie, w których to pierwsza część jest łacińska, a druga grecka. Na przykład socjologia, od łacińskiego socius, towarzysz, i greckiego logia, nauka. Albo klaustrofobia, od łacińskiego klaustrum, zamknięcie, i greckiego phobia, lęk, czyli zamknięciolęk. Takie hybrydy powstawały też później, w XX wieku. Na przykład poliamoria, czyli Wielomiłość albo socjopata, czyli towarzyszo cierpiący. Takie słowa były też często tworzone na wzór innych, niehybrydowych słów. Na przykład, socjopata powstał na wzór psychopaty, który już składa się z dwóch słów greckich, czyli psychhe dusza, umysł, i pathos, cierpienie. You're a bloody psychopath. High functioning sociopath. with your number. Hybrydami są też słowa heteroseksualny i homoseksualne. Utworzył je w roku 1868 Karl Maria Kertbein, austriacko-węgierski pisarz i działacz społeczny. Druga część tych słów pochodzi z łaciny, od słowa sexualis, czyli związany z płcią, płciowy, a to od łacińskiego sexus, czyli płeć. O tym słowie mówiłem w odcinku siódmym. Link powinien być na górze. Ale pierwsza część tych słów pochodzi z Greki, od przymiotników heteros, inny, różny, i homos, taki sam, jednakowy. Przy czym, akurat słowo homoseksualny może być trochę mylące, bo po łacinie istnieje słowo podobne do greckiego homos, to znaczy homo, człowiek. Na przykład homo sapiens, czyli człowiek myślący. To łacińskie homo jest spokrewnione ze słowem ziemia. Mówiłem o tym w odcinku ósmym. Link na górze. Można by pomyśleć, że homoseksualny to taki człowieko płciowy. Zresztą słowo homos możemy też zobaczyć na przykład w słowie homogenizowany, czyli taki, który uczyniono jednorodnym. Na przykład robiąc serek homogenizowany, miesza się różne składniki w ten sposób, że powstaje trwała jednolita mieszanina. A pokrewnym słowem greckim jest przymiotnik homoios, który też znaczył taki sam, podobny, a który widać na przykład w słowie homeopatia, czyli taka metoda leczenia, która zakłada, że ten sam czynnik, który normalnie szkodzi, może być też lekiem, jeżeli podaje się go w minimalnych dawkach. Czyli lekarstwo jest podobne do choroby. No dobrze, a skąd w Grece pochodzą słowa heteros i homos? Wywodzą się one z tego samego praindoeuropejskiego rdzenia som, który znaczył jeden. I na tym rdzeniu zbudowano w języku praindoeuropejskim dwa słowa. Somchos, jednakowy, i smteros, inny. W Grece głoska s, jeśli stała na początku słowa, przechodziła w ch. Dlatego mamy heteros i homos, a nie seteros i somos. Okej, okay, ale dlaczego od tego samego rdzenia powstały dwa słowa znaczące coś dokładnie odwrotnego? Winne były przyrostki. Przyrostek hos oznaczał po prostu coś mającego daną cechę, czyli od znaczenia jeden mamy znaczenie jednakowy, taki sam, jeden do jednego. Ale przyrostek teros oznaczał z dwóch. Ten sam przyrostek widać w polskim słowie który, czyli pierwotnie który z dwóch, albo w słowie wtóry, czyli drugi z dwóch, a stąd na przykład wtorek albo powtórka. A europejskie smteros to jeden z dwóch, czyli taki jeden, który jest inny niż ten drugi, a później zaczął to znaczyć po prostu inny, różny. A jakie były losy rdzenia som w innych językach? Po angielsku pochodzi stąd słowo same, czyli taki sam. Po polsku od tego rdzenia pochodzi słowo sam, czyli osamotniony, sam jeden, samotny. Ale też możemy stworzyć frazę Taki sam albo ten sam, która już znaczy mniej więcej to samo co angielskie same albo greckie homos. A po łacinie od tego rdzenia pochodzi sporo słów zaczynających się na sim albo sin. Na przykład simplex, czyli jednofałdowy, a stąd na przykład angielskie simple, prosty. Similis, czyli podobny, stąd angielskie similar. Albo simulare, czyli robić coś podobnego. Upodabniać, a stąd symulować albo symulacja. No i singulus, czyli pojedynczy, a stąd na przykład singiel. Czyli hybrydowe samochody prowadźmy ostrożnie, a hybrydowych słów używajmy wiedząc skąd pochodzą i co naprawdę znaczą.